Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze. Szymon Szynkowski, Wylecenk, wiceminister spraw zagranicznych, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Polityka zagraniczna, polska racja stanu, one tutaj w Krynicy się pojawiają, czy się pojawiają i pojawiać się będą już jako efekt tegorocznego Forum Krynickiego? Tutaj pojawia się oczywiście rozmowa o tym, co udało się zrobić, ale też dyskutujemy, co jeszcze jest naszą ambicją na przyszłość. To z jednej strony dyskusje, w których biorę udział o polityce polonijnej, ale też dzisiaj będziemy dyskutować o polityce rozszerzenia Unii Europejskiej, o formacie Trójmorza. Wczoraj rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, bo w Krynicy jest też Europejskie Forum Młodych Liderów. To taka, powiedziałbym, inicjatywa towarzysząca Krynicy i młodzi ludzie są tym młodym stosunkowo formatem też zainteresowani, co mnie bardzo cieszy. A więc różne wymiary, różne aspekty polityki zagranicznej, no i też wiele planów co na przyszłość. I czym się różni ocena sytuacji z perspektywy młodego człowieka, a tego już bardziej doświadczonego, nie powiem skażonego polityką czy samą Unią Europejską? Młodzi ludzie patrzą na to, jak mogą wpisać się w te ambitne plany polskiej polityki zagranicznej i na ten format Trójmorza być może z takim szczególnym zainteresowaniem spoglądają, bo wiedzą, że to jest format budowany od raptem 4 lat. W związku z tym on już nie ma jakichś takich ugruntowanych, utartych schematów, ma pewną swoją dynamikę takiego szybkiego rozwoju i być może dlatego są nim bardziej zainteresowani, taka jest moja obserwacja, niż na przykład formatem Grupy Wyszehradzkiej, który jest ważnym dla nas formatem natury politycznej. Natomiast no, ma już swoją historię, ma już też choćby Fundusz Wyszehradzki, który ma swoją historię funkcjonowania, wiele osób z niego korzysta. Natomiast Fundusz Trójmorza to jest dopiero perspektywa, którą będziemy budować. Młodzi ludzie pytają, jakie będą kryteria, jakie będą zasady, czy niektóre projekty będą się wpisywały w te nasze plany. I ja rozumiem to zainteresowanie, cieszę się z niego. Czy ten format ABC on będzie powiększany, rozszerzany? Chcielibyśmy, żeby najpierw on okrzepł, bo on potrzebuje na razie tego, żeby ugruntować swoją pozycję na arenie międzynarodowej. To w ostatnich latach się dzieje. To zainteresowanie Stanów Zjednoczonych, Niemiec jest jednoznacznym tego dowodem. Dopiero wtedy, kiedy uznamy, że ten format już zbudował taką swoją mocną siłę rażenia, będziemy mogli myśleć o ewentualnym rozszerzeniu. Dzisiaj raczej mówimy o tym, żeby ta dwunastka mocno reprezentowała swoją pozycję gospodarczą, polityczną na forum Unii Europejskiej. Tu w Krynicy dość mocny i dość widoczny jest Euroregion Karpacki. Tak, i to jest inicjatywa byłego marszałka Marka Kuchcińskiego, żeby było to forum Europa Karpat. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to też oczywiście jest ważne w kontekście projektu Trójmorza. Via Carpatia jest jednym z tych projektów infrastrukturalnych, które wpisuje się w inicjatywę Trójmorza, ale nie tylko, bo są projekty energetyczne, są projekty też dotyczące transportu gazu LNG. Więc te Forum Karpat jest też takim elementem właśnie dodatkowym, dokładającym się do naszej polityki międzynarodowej i tych dyskusji międzynarodowych tutaj. O ile gaz LNG jest czymś namacalnym, coś z czego korzystamy, o tyle nie wiem, czy pan pamięta, swego czasu była taka moda na gaz łupkowy. O nim się w ogóle mówi jeszcze, czy nie? Mówi się, chociaż rzeczywiście te pierwotne ambicje eksploatacyjne okazały się, że to nie jest wszystko takie proste, natomiast tutaj biorąc pod uwagę to, że Ameryka czerpie cały czas tego dużo energii, planujemy też wykorzystanie tego źródła. Przy wsparciu kogo? Zobaczymy, no to jest na razie cały czas w początkowej fazie analizy i zobaczymy, jak dalej się ta inicjatywa rozwinie. Okazuje się, że po prostu też koszty eksploatacyjne i nakłady, jakie trzeba ponieść najpierw, żeby mówić o odłożonych w czasie efektach i korzyściach z tego, no to jest rzecz bardziej skomplikowana. Premier Mateusz Morawiecki ostatnio rozmawiał ze Skandynawami. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Mamy podpisaną umowę dotyczącą 5G. I to jest ważne w aspekcie tych zagrożeń też, które w kontekście cyfrowym stają się zagrożeniami globalnymi, które dotyczą również Polski. My wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi chcemy się przed tymi zagrożeniami chronić, a jednocześnie nie blokować rozwoju rynku cyfrowego, bo to jest ważne, żebyśmy mogli jako państwo i żeby też obywatele naszego kraju mogli korzystać z szybkiego internetu, z internetu przyszłości. Mówi się, że 5G ułatwi rozwój tak zwanego internetu rzeczy, tych nowoczesnych form internetu, które dopiero przed nami. To jest perspektywiczne, a sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie na pewno jest dla nas czymś ważnym. To polityka zagraniczna państwa wspiera gospodarkę, przemysł i wpływa na ekonomię, czy odwrotnie, te wymienione trzy gałęzie wpływają na politykę zagraniczną? Jakie są te korelacje? Przenikają się te dziedziny. My oczywiście
planujemy politykę zagraniczną uwzględniając nasze relacje gospodarcze, to jest oczywiste. Natomiast polityka zagraniczna nie może być tylko czynnikiem uzależnionym tylko i wyłącznie od gospodarki. No jest też kwestia pewnego bezpieczeństwa geopolitycznego, statusu naszego kraju, a więc gospodarka jest elementem polityki zagranicznej, ale nie jest kwestią, która decyduje o polityce zagranicznej. Powiedziałbym w drugą stronę. Polityka zagraniczna, uwzględniając relacje gospodarcze z różnymi krajami, współkształtujemy otoczenie tak, żeby gospodarka mogła się rozwijać. A wizyta Mike'a Pence'a w Polsce wywarła jakiś wpływ na granicę? Wizyta prezydenta Pence'a jest tutaj komentowana w kuluarach. Jest komentowana jako coś, co było efektywnym zastępstwem dla pana prezydenta Donalda Trumpa, bo mówiono o tym, czy stawiano pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że w związku z brakiem przyjazdu prezydenta Trumpa ranga reprezentacji Stanów Zjednoczonych spadnie i nie będzie możliwe podjęcie konkretnych decyzji. No jednak po pierwsze porozumienie w sprawie 5G, po drugie porozumienie zawarte jeszcze w przeddzień wizyty w sprawie bezpieczeństwa energetycznego wspólnie z Ukrainą. To są konkretne, wymierne efekty tej wizyty, także na pewno to nie było tylko ta wizyta nie ograniczała się tylko do obchodów, ważnych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Są też jej wymierne rezultaty innej natury, natury politycznej i gospodarczej. A jak ta wizyta jest odbierana przez naszych sąsiadów? Nasi sąsiedzi, zależy oczywiście jeszcze o których sąsiadów pytamy, natomiast jeżeli pytać o naszych zachodnich sąsiadów z Unii Europejskiej, to oni mają świadomość, że Polska stawia na sojusz transatlantycki jako na ważny aspekt swojej polityki zagranicznej i przyjmują to do wiadomości. Nie wszyscy z równym entuzjazmem, ale to jest tak samo jak członkostwo w Unii Europejskiej, ważny aspekt dzisiaj polskiej polityki zagranicznej. Tych aspektów jest więcej. To jest właśnie siła dzisiaj polskiej polityki zagranicznej, że zarówno sojusz transatlantycki, członkostwo w Unii Europejskiej, ale też polityka rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie, inicjatywy regionalne, takie jak Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, Bukaresztańska Dziewiątka, czyli wschodnia flanka NATO, 9 krajów współpracujących w dziedzinie bezpieczeństwa. To wszystko są te różne fortepiany, na których my gramy i na których jesteśmy w stanie zbudować silną politykę zagraniczną. To ja przekornie zapytam, co nam się udało wygrać albo przegrać? No i jeżeli spojrzymy chociażby na Grupę Wyszehradzką, to udało nam się zatrzymać nierozsądne pomysły w zakresie polityki migracyjnej w czerwcu zeszłego roku. Dzisiaj Unia Europejska w zasadzie nie wraca już do pomysłów relokacji migrantów, które były pomysłami nierozsądnymi i nieefektywnymi ze wszechmiar, nie tylko dla Polski szkodliwymi, ale też co nie zmienia faktu, że Unia Europejska problem z migrantami ma. I wiemy też, że w nowym budżecie środki unijne mają być przekazywane właśnie na pomoc południu Europy, co by sobie to południe Europy poradziło z problemem migracji. Tak, ale jeżeli mamy walczyć z problemem migracji, to powinniśmy to robić solidarnie, uwzględniając różne zdania różnych państw w tej sprawie. I my tylko tego się domagaliśmy, żebyśmy nie byli zmuszani do tego, że ktoś za nas ustali politykę migracyjną, a my mamy się tylko do tej polityki migracyjnej przez nas nieakceptowanej i naszym zdaniem nieefektywnej dostosować. My nie zamykamy oczu na kryzys migracyjny. Sami niesiemy dużą pomoc rozwojową i humanitarną również do państw Bliskiego Wschodu. Jesteśmy tam finansowo zaangażowani znacznie bardziej niż przed rokiem 2015, co czasami zapomina opozycja, że środki polskie na pomoc humanitarną idące na Bliski Wschód to są rocznie środki 4-5 razy większe niż przed rokiem 2015, ale to jest właśnie nasz model pomocy. Pomagać tam, gdzie jest problem, u źródła problemu. Każda złotówka, każde euro wydane tam na miejscu jest pieniądzem znacznie efektywniej wydanym niż inwestowanie tego w jakieś systemy relokacyjne, gdzie nie wiadomo do końca, kto tu przyjeżdża. Trudno o tą skuteczną weryfikację, a obserwacje wskazują na to, że tu przyjeżdżają właśnie nie te osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Te najbardziej potrzebujące pomocy bardzo często nie mają tych środków, zostają tam na miejscu i tam trzeba im pomagać. Punkt ocenny, czy to wygrywanie, ugrywanie, to z jednej strony migracja, a kolejne etapy, czy też kolejny punkt? No, cieszę się, że inicjatywa Trójmorza, już czwarty szczyt, przynosi konkretne rezultaty. Współpraca izb gospodarczych takim wymiernym efektem jest. Forum biznesowe, które zaczęło się odbywać przy okazji szczytów Trójmorza, napędza współpracę przedsiębiorców. Postępy w rozwoju projektów infrastrukturalnych buduje się, można powiedzieć, już w tej chwili Via Carpatia, czyli projekt infrastrukturalny, jeden z ważnych projektów infrastrukturalnych Trójmorza. Jest też Via Baltica i Ria Baltica.
No i jest też coraz lepsze wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu, a patrząc poza granicę Polski, to jest Krk, też gazoport i Kłajpeda, więc musimy te więzy między północą a południem, których do dzisiaj cały czas brakuje, infrastrukturalne, ale nie tylko jak chodzi o drogi, koleje, ale także energetyczne, gospodarkę cyfrową, stymulować, ale to się bardzo dobrze udaje dzięki Trójmorzu. Będzie za chwilę fundusz Trójmorza, więc będzie kolejny konkretny efekt, ale tak naprawdę każdy z tych formatów przynosi rezultaty. No proszę zwrócić uwagę, że te stosunki transatlantyckie, czasami krytykowane, że Polska tak za mocno stawia na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, nie bardzo ten argument w ogóle rozumiem, bo mamy wiele innych formatów, a na ten format rzeczywiście stawiamy mocno, bo sojusz z największym mocarstwem trudno, żeby bagatelizować, żeby nie był ważny w polityce zagranicznej. A mamy inną alternatywę aniżeli Ameryka? Wie pan, zawsze ma się inną alternatywę, jeżeli formuje się różne formaty współpracy. Natomiast dzisiaj trudno sobie wyobrazić oparcie bezpieczeństwa choćby Polski na innym sojuszniku niż najsilniejsze państwo świata, w sensie militarnym, i państwo, które chce tutaj dyslokować swoje siły wojskowe. Więc dzisiaj wydaje się, że to jest wybór optymalny i dlatego na ten wybór się decydujemy. A jaką rolę, jakie miejsce ma w naszej polityce zagranicznej Federacja Rosyjska? Federacja Rosyjska jest krajem, który dzisiaj nie szanuje prawa międzynarodowego. My to przyjmujemy z żalem, ale też mówimy o tym otwarcie, że okupacja Krymu i niewypełnienie porozumień mińskich to jest po prostu naruszenie prawa międzynarodowego. Do tego Federacja Rosyjska stosuje agresywną politykę zarówno w warstwie retorycznej, jak i w warstwie konkretnych działań natury takiej, bym powiedział, no choćby hybrydowej czy cyfrowej, które sprawiają, że my musimy bardzo mocno wzmacniać swój potencjał i nie zamykać oczu na tego rodzaju agresywną politykę. Chcielibyśmy, żeby te stosunki z Federacją Rosyjską mogły być znormalizowane. Chcielibyśmy, żeby ten dialog mógł być wznowiony. Uważam, że w interesie zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej byłoby to, żeby stosunki z Rosją były lepsze. Ale do tego potrzebny jest krok ze strony Federacji Rosyjskiej. Do tego potrzebne jest wypełnienie porozumień mińskich, zakończenie okupacji Krymu. Do tego potrzebne jest poszanowanie prawa międzynarodowego i rezygnacja z agresywnej retoryki i działań. Szymon Szynkowski, Wilsenk. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.